pan Wojciech Szczurek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, to jest już 48. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia kocha film, film kocha Gdynię, ale jak ta Gdynia filmowa zmienia się na przestrzeni lat? Ja na przestrzeni tych lat pamiętam, jak zmieniał się festiwal dla Gdyni też, bo on w ogóle zmienił swoją formułę, ale to, co jest najważniejsze dla przeciętnego mieszkańca naszego miasta, to to, że ten festiwal wyszedł do miasta, że festiwal przestał być, a taki był przed laty, imprezą zamkniętą, na którą przeciętny mieszkaniec nie miał żadnej szansy pojawić się. Najczęściej mieszkańcy Gdyni o festiwalu dowiadywali się z przekazu medialnego. Dziś festiwal to nie tylko projekcje filmowe, ale także dziesiątki różnych projektów, które dzieją się w przestrzeni miasta. Oczywiście pokazy filmowe, ta atmosfera, to napięcie, które wiąże się z tym, że twórcy filmowi przygotowali filmy i tutaj bardzo często po raz pierwszy zderzają ten film z publicznością, tak jakby czekają na taki moment weryfikacji, tak, czy ta praca. Tej pracy wieloletniej często. I to często jest taki moment, tak. Tak, kiedy kończy się projekcja, wybuchają oklaski albo zapada kłopotliwa cisza. Więc prosta recenzja. Natomiast bardzo wymowna. Z punktu widzenia Gdynian, dzisiaj festiwal jest taką imprezą, która wrasta w miasto, której Gdynianie, na którą czekają, kiedy też właśnie uczestniczą nie tylko w samych projekcjach filmowych, ale w tych wielu zdarzeniach. Bardzo się cieszę, że też festiwal rozwinął się poprzez bardzo wiele aktywności. Kiedyś festiwal był takim jedynym projektem filmowym, który się dzieje w mieście. Potem powstały warsztaty filmowe. Z warsztatów filmowych urodziła się idea szkoły filmowej. Powstało Gdyńskie Centrum Filmowe jako taka placówka, która na co dzień się zajmuje, która emanuje wieloma projektami, które która jest promują też takim centrum spotkań, prawda? Bo w ciągu roku różne spotkania z twórcami, warsztaty, projekty. Różne festiwale, ale dokładnie. Różne spotkania, warsztaty. Tysiące ludzi, którzy w ciągu roku przewijają się przez Gdyńskie Centrum Filmowe. To sprawia, że dzisiaj film stał się w obszarze kultury najważniejszym obszarem artystycznym rozwoju naszego miasta. Pojawiają się firmy, które realizują już działania producenckie. Gdynia jest też miejscem bardzo takim chętnie wybieranym przez producentów jako miejsce planów filmowych. To wszystko sprawia, że dzisiaj ten festiwal jest zupełnie innym doświadczeniem, dużo ciekawszym, ważniejszym dla miasta niż przed laty. Ale że jest też takim punktem obowiązkowym, mam wrażenie, że to jest moment, na który wiele osób czeka i na które Gdynia, mam wrażenie, czeka cały Mamy rok. Kilka takich okrętów flagowych i to zależy od smaku i upodobań, bo poza filmem są też przecież inne obszary sztuki, które się dzieją w mieście, no ale bez wątpienia takie wydarzenia jak Open Air Festival, Lady Jazz Festival, Nagroda Literacka czy festiwal filmowy, to są te najważniejsze działania, które pojawiają się w kalendarzu. Każde z nich ma swoje grono fanów, każde z nich to także projekty, które obrastają różnymi wydarzeniami, działaniami w życiu naszego miasta i sprawiają, że to, co z mojego punktu widzenia jest bardzo, bardzo istotne. Dzisiaj, kiedy szuka się takich czynników rozwojowych dla miasta nowoczesnego, tak, to już nie wielkie hale produkcyjne, nie ten taki klasyczny przemysł, ale właśnie nowoczesność, której bardzo istotnym czynnikiem jest kultura. Ona jest jakby miernikiem nowoczesnego miasta. Prawda. Poziom zaspokajania artystycznych aspiracji mieszkańców. Wielość. Szerokość kultury, oferty, właśnie wielość tej oferty, to wszystko sprawia, że kultura w Gdyni rozwija się znakomicie i Gdynia jest na mapie kulturalnej w kilku ważnych dziedzinach sztuki bardzo rozpoznawalnym miejscem. Tak nawet teraz myślę, że może być taką nadmorską stolicą kultury. To zawsze takie ryzyko, bo oczywiście my, samorządowcy, mamy taką cechę spojrzenia i mam prawo do pewnego braku obiektywizmu. Dla mnie Gdynia jest zawsze najważniejsza, najlepsza, najcudowniejsza. Jak się zaczyna dyskusja o stolice czegokolwiek, to się zaczynają spory. I tych stolic bywa bardzo wiele, natomiast myślę, że to jest też wartość i taki kapitał naszego miasta, że jesteśmy częścią takiej rodziny pomorskiej, tak? Że żyjemy w bardzo ciekawym otoczeniu, że
za Miedzą jest przepiękny Sopot, przepiękny Gdańsk, ale też Rumia, Reda, Wejherowo, sąsiednie gminy, też te wiejskie gminy tworzą unikatowy pejzaż z jednej strony Kaszub i Pomorza, z drugiej strony ośrodków kultury, każdy z pewną specyfiką, każdy z pewną grupą zagadnień, którą się zajmuje. Każdy wyjątkowy. Ale też powodujące, że te niewielkie odległości powodują, że stajemy się wszyscy trochę beneficjentami tych wydarzeń artystycznych i działań artystycznych w kulturze, nie tylko na obszarze własnego miasta. To poszerza nasze możliwości. I horyzonty. Dzisiaj też spotykamy się, żeby porozmawiać o wyjątkowym projekcie, o moście filmowym, moście łączącym Gdynię i Warszawę. Gdynia objęła patronat honorowy nad tym projektem. No i właśnie, projekt ma wspierać młodych twórców. Dlaczego to wspieranie młodych twórców, krzewienie w nich tej pasji jest tak istotne, tak ważne? Bo to, żebyśmy się mogli spotykać na festiwalu filmowym, żebyśmy mogli też trzymać kciuki za polskie filmy, które poruszają serca i wyobraźnię ludzi w Europie i na świecie. Musimy zawsze pamiętać o tym, że u źródeł tych wszystkich talentów to jest edukacja, to jest też szukanie tych talentów, tworzenie tym talentom możliwości startu. Film nie jest łatwą dziedziną, bo jest dość kosztownym obszarem uprawiania sztuki. On wymaga pewnego mecenatu, pewnej organizacji, która z jednej strony proces kształcenia młodych twórców łączy z umiejętnością zbudowania takich mechanizmów finansujących, począwszy od pierwszych prac, takich prac warsztatowych, które powstają na poziomie szkół filmowych. To są często budżety kilkudziesięciu tysięcy, no ale umówmy się, no, dobry projekt filmowy, filmy pełnometrażowego, to są wielomilionowe koszty. I wieloletnie procesy tworzenia. Wieloletnie tak? procesy. Też taka sztuka przekonywania, że warto zainwestować takie pieniądze w tego młodego, zdolnego twórcy. A żeby móc to rozpoznać, musimy te młode talenty wspierać, musimy je wyszukiwać. Musimy też pokazywać, że tych pól, gdzie można pokazać swoją ekspresję twórczą i trochę przyciągnąć do siebie uwagę, jest bardzo wiele. Temu służy między innymi ten most Warszawa-Gdynia. Bardzo się cieszę, że możemy go wspólnie z Warszawą realizować. Tak, myślę, że to jest wspaniały projekt, który właśnie też ma pokazać, że tu na festiwalu także jest miejsce dla młodych twórców. A propos festiwalu, czy już jakieś filmy miał Pan okazję zobaczyć, na które szczególnie Pan czeka? Znaczy, oglądam filmy, w tym roku mam wyjątkowe szczęście. Myślę, że ze swoimi werdyktami i wyborami poczekam do końca festiwalu. To, co mnie cieszy, to jest kolejny festiwal, który rzeczywiście z czystym sumieniem już może rekomendować dobre filmy do kin. To są filmy nie wybitne artystycznie, ale też myślę, że ciekawe dla szerokiego odbiorcy, bo tu wcale nie musi być alternatywy. To też coś, co wiąże się z produkcją filmową. Temu też służy festiwal. My, kiedy organizujemy festiwal, też zawsze pamiętamy, że to także okazja do tego, żeby promować dobre polskie kino. I to życie festiwalowe, sposób prezentacji filmów, ekspresja też tych filmów w przestrzeni miejskiej jest swego rodzaju takim drogowskazem. Co jest ciekawe, te pierwsze recenzje filmowe, które przy okazji festiwalu się pojawiają, to jest te też reakcje, które na żywo można tu obserwować. Reakcje filmowe to jest coś, co potem sprawia, że wypełniają się sale kinowe. I myślę, że to jest coś, co niezależnie od sukcesu finansowego jest dla twórcy filmowego najważniejsze, żeby film znalazł swojego odbiorcę. Właśnie. To jest wspaniałe. I te reakcje ochocze. W zeszłym roku pytałam o ulubiony film. Mam potwierdzenie, że się nie zmienił, chociaż może tutaj będzie jakiś konkurent, kandydat. Panie prezydencie, nie zajmuję więcej tego festiwalowego pięknego czasu. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Państwa serdecznie zapraszamy na festiwal i do Gdyni, na wszystkie inne kulturalne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję i wspaniałej reszty dnia dla Państwa.